Dywidenda, czyli nasz udział w zysku, jaki otrzymujemy od spółki wtedy, kiedy jesteśmy jej akcjonariuszami. No i kto by się nie cieszył z tego, że ma swój udział w tym kawałku tortu, jaki spółka przygotowuje z zysku, który osiągnęła w poprzednim roku obrotowym. Ale czy dywidenda zawsze jest czymś, z czego powinniśmy się cieszyć? No i czy spółki zawsze powinny dzielić się wypracowanym zyskiem? Zapraszam do materiału. Ale zanim zaczniemy, zapoznaj się z ostrzeżeniem o ryzyku, które znajduje się również w opisie tego materiału. Zaczynamy kolejny odcinek kursu inwestora giełdowego, którego partnerami są giełda papierów wartościowych w Warszawie i Biuro maklerskie M Banku. W ostatniej lekcji wraz z Krzysztofem Pakulskim porównywaliśmy dwa sposoby pozwalające spółkom na podzielenie się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. No i mowa tutaj oczywiście o mniej popularnym w Polsce skupie akcji własnych, no i o wypłacie dywidendy. No i w tym odcinku zajmiemy się tym drugim sposobem, czyli udziałem w zysku wypłacanym właśnie w formie dywidendy. Sprawdzimy a w zasadzie spojrzymy na nią pod kątem tego, czy jest ona korzystna dla akcjonariuszy, czy to dobry znak, że spółka dywidendę wypłaca. No i także, kiedy można uznać ją za pewien sygnał ostrzegawczy. Zacznę od tego, że regularne wypłaty dywidendy przez konkretną spółkę to jest coś, co jest powszechnie postrzegane jako sygnał dobrej sytuacji fundamentalnej i wysokiej stabilności takiej spółki. No bo skoro wypłaca ona od lat dywidendę swoim akcjonariuszom, no to znaczy to mniej więcej tyle, że każdy rok obrotowy zamyka z zyskiem, którym w dodatku chce się podzielić z posiadaczami akcji. Dla legendarnego inwestora, Benjamina Grahama, który zresztą był wspomniany w lekcji 13, poświęconej spekulacji i inwestowaniu, dla niego lokowanie kapitału w spółkach, które osiągają zyski i które regularnie wypłacają dywidendy, było tak naprawdę kwintesencją inwestowania w wartość. No ale już inny legendarny inwestor nie ma tak jednoznacznie pozytywnego stosunku do dywidend. Mowa oczywiście o Warrenie Buffecie, który od wielu lat regularnie na temat dywidendy, na temat podziału zysku z akcjonariuszami. Się wypowiada. I na przykład Warren Buffett w zeszłorocznym liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, której jest prezesem, napisał, że jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa jest zatrzymanie w spółce części albo całości wypracowanego przez lata zysku. No i można byłoby wywnioskować z tego, że dobre spółki, mimo tego, że osiągają regularne zyski, Albo wcale nie płacą dywidend, albo te dywidendy są relatywnie niskie. Wehikuł inwestycyjny Buffetta, czyli właśnie wspomniany Berkshire Hathaway, jest tego dobrym przykładem, no bo spółka ostatni raz się podzieliła się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, czyli po prostu wypłaciła dywidendę. No jakiś kawałek czasu temu, bo był to 1967 rok, Warren Buffett później żartował, że ta decyzja musiała zostać podjęta wtedy, kiedy wyszedł na chwilę do ubikacji. Ale wyrocznie Zamaha, czyli Warren Buffett, wiele razy precyzował swoje poglądy na temat dywidendy mówiąc, że na przykład spółki, które są w stanie wykorzystać wygenerowany zysk na inwestycje, na to, żeby ulepszyć swoją działalność, w żadnym wypadku nie powinny dzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami. Powinny go wykorzystać bardziej efektywnie. Z drugiej jednak strony, zarządzane przez Buffetta Berkshire Hathaway w samym 2021 roku otrzyma ponad 4,3 miliarda dolarów z tytułu samych dywidend od spółek, które Berkshire ma w swoim portfelu, z czego ponad Połowę tej, można powiedzieć, że zawrotnej yy, kwoty będą stanowić dywidendy od trzech spółek: od Apple, od Bank of America i od legendarnej, jak i sam zresztą Warren Buffett, Coca-Coli. Tak więc nie można powiedzieć, że Buffett jest przeciwnikiem dywidendy, no bo nie jest to prawda. Z punktu widzenia menadżera, Buffett uważa, że lepiej inwestować w rozwój niż przekazywać wypracowany zysk akcjonariuszom. Spółka, która stawia sobie za bezwzględny cel wypłatę corocznej czy tam nawet kwartalnej dywidendy, może w ten sposób spowalniać swój rozwój, co w dłuższym terminie wcale nie będzie korzystne ani dla samej spółki, ani dla akcjonariuszy. Natomiast jednak Buffett, jako inwestor, chętnie wybiera stabilne spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, no bo nie muszą się te spółki. Już tak mocno skupiać na rozwoju, nie, musiał, nie muszą podnosić już tak dużych nakładów na ekspansję, i nie muszą ciągle ulepszać swojej działalności. I właśnie dzięki temu są w stanie wygenerowany zysk w sporej części przekazywać swoim akcjonariuszom. No i taką prawidłowość widać też. Na giełdzie spółki, które są zaliczane do grupy, która umownie jest określana jako growth, czyli spółki rozwijające się, które stawiają na ekspansję, wprowadzają na rynek jakieś nowe produkty, nowe usługi, których działalność może zostać uznana za innowacyjną, nawet mimo tego, że zaczynają osiągać rentowność i regularnie osiągają zyski, dość rzadko wypłacają dywidendy lub są te dywidendy relatywnie niskie. Natomiast na drugim biegu nie mamy Spółki określane umownie jako value, które najczęściej od wielu lat są notowane na giełdzie, mają solidną pozycję rynkową, prowadzą stabilną działalność, która generuje regularne zyski na mniej więcej zbliżonym poziomie. I ta dynamika wzrostu w ich przypadku jest niewielka. Spółki value, szczególnie na tak dojrzałym rynku jak rynek kapitałowy w USA, regularnie wypłacają dywidendy. Dość często są to dywidendy rosnące z roku na rok. Natomiast więcej na temat tego typu spółek opowiemy w kolejnym odcinku kursu inwestora giełdowego. Trzeba jednak wspomnieć o tym, że dywidenda sama w sobie przez niektórych jest też oceniana nie do końca pozytywnie ze względu na to, jak jest przekazywana akcjonariuszom spółki, no bo jednym z podstawowych zastrzeżeń co do dywidendy jest fakt, że kwota, którą otrzymujemy z tytułu dywidendy, no to w praktyce można powiedzieć, że podwójnie opodatkowany zysk. Dlaczego tak jest? No, musisz pamiętać o tym, że spółki są w stanie przeznaczyć na dywidendę całość lub część zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. No a netto. To zysk już po odprowadzeniu przez spółkę należnego podatku. Ale to nie wszystko, bo my jako akcjonariusze finalnie dostaniemy kwotę dywidendy od razu pomniejszoną o 19% podatek belki. Tutaj mówię oczywiście o spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie. Czyli jeśli kwota należnej dywidendy wyniosła 100 zł, na nasz rachunek maklerski nie trafi kwota 100 zł, tylko 81 zł. Tak więc w praktyce jest to podwójne opodatkowanie tego samego zysku. Dla nas jako inwestorów indywidualnych pewnym rozwiązaniem tego problemu jest korzystanie z produktów oszczędnościowych takich jak IKE czy XE, w których również możemy prowadzić konto maklerskie i dzięki nimi jesteśmy w stanie uniknąć podatku od dywidendy, co w dłuższym terminie będzie miało naprawdę duży wpływ na osiąganą Stopę zwrotu. Oczywiście, kwestie związane z podatkiem od dywidendy wypłacanej przez spółkę notowaną na zagranicznej giełdzie są znacznie bardziej skomplikowane. I w takim przypadku nawet IKE i XE z dostępem do zagranicznych rynków nie będą w stanie w pełni zwolnić nas z takiego podatku. Natomiast to jest zbyt rozbudowany problem, żeby rozwinąć go w tym materiale, dlatego daj znać w komentarzu, czy interesowałby Cię materiał dotyczący mm, dywidend, między innymi od y, podatków od dywidend spółek notowanych poza giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Oprócz tego trzeba też pamiętać o tym, że wypłata dywidendy obniża kurs akcji. Mowa tutaj o tak zwanym odcięciu praw. Do dywidendy, w ramach którego kurs akcji jest po prostu korygowany o kwotę dywidendy na pojedynczą akcję. Jeśli spółka wypłaca dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, to po odcięciu praw do dywidendy jej kurs odniesienia zostanie zredukowany dokładnie o tę kwotę. I oczywiście musisz pamiętać, że mimo tego na Twoje konto maklerskie trafi kwota pomniejszona o wspomniany 19% podatek od dochodów kapitałowych. Mowa tutaj oczywiście cały czas o spółkach notowanych na GPW. Dlatego też warto mieć świadomość tego, że wybierając spółki, które wypłacają wysoką dywidendę w stosunku do swojego kursu na giełdzie, czyli mają tak zwaną wysoką stopę dywidendy, wysoka stopa dywidendy to mniej więcej wartość zbliżona albo nawet wyższa do 10% w momencie odcięcia praw do dywidendy dojdzie do istotnego obniżenia notowań, o tym trzeba Pamiętać. I na samym początku wspomniałem, że w niektórych okolicznościach wypłata dywidendy przez spółkę może być postrzegana mm, z perspektywy akcjonariuszy jako niezbyt dobry sygnał. I o jakich sytuacjach mowa, kiedy dywidenda może być odbierana negatywnie? Na te pytania odpowie Rafał Sadow, analityk biura maklerskiego M-Banku. Wypłata dywidendy nie jest dobrym sygnałem dla akcjonariuszy w sytuacji, gdy. Zbyt duża część zysków jest przeznaczana na ten cel. Może to bowiem świadczyć o tym, iż spółka nie wie, jak zwiększyć inwestycje, ma problemy ze znalezieniem nowych klientów, nowych rynków zbytu, ma problem z tym, jak zwiększyć skalę biznesu, może to rodzić komplikacje, jeśli chodzi o długo Terminową strategii rozwoju spółki, i z tego punktu widzenia takie posunięcie jak najbardziej mogą budzić niepewność, jeśli chodzi o tych inwestorów, którzy inwestują w najdłuższym z możliwych horyzontów, którzy kupują walory danej spółki nie po to, żeby je sprzedawać, a po to, żeby cieszyć się z długoterminowego wzrostu ich wartości. Wśród nich znajduje się Warren Buffett, jeden z najbardziej znanych inwestorów na świecie. Oczywiście wypłata dywidendy jest pozytywnie odbierana przez przez część uczestników rynku, aczkolwiek może to trochę e, usypiać ich czujność, może to prowadzić do stagnacji danej spółki, e, no i ograniczać po prostu jej rozwój w dłuższym terminie. E, część inwestorów może po prostu zadowalać się coroczną dywidendą, zamiast cieszyć się z długoterminowego wzrostu wartości danej spółki. Po obejrzeniu tego odcinka, Myślę, że niektórzy z Was mogą odnieść wrażenie, że dywidenda nie jest aż tak korzystna, jak zwykło się powszechnie o niej mówić. Natomiast naszym zadaniem jest pokazanie zniuansowanego obrazu tych zagadnień rynkowych, które poruszamy, czyli pokazywanie zarówno zalet, jak i wad. To oczywiście nie znaczy, że powinniśmy przekreślać spółki wypłacające dywidendę. Można powiedzieć, że nawet jest wręcz odwrotnie. Co powinien udowodnić kolejny odcinek kursu, który będzie poświęcony budowaniu portfela dostarczającego nam regularne wypłaty udziału w zysku od spółek? Czyli portfel nakierowany właśnie na dywidendy. To wszystko od nas. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Ci się podobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj kanał FX Mac. No i oczywiście zapraszam Cię na kolejny odcinek kursu inwestora giełdowego. Do zobaczenia.